Na ulicy Słowackiego już nie zaparkujesz. Asystent prezydenta Wałbrzycha tłumaczy, że centra miast bez samochodów to trend europejski. Z taką decyzją nie zgadzają się jednak właściciele sklepów i punktów usługowych znajdujących się przy tej ulicy. Zlikwidowano miejsca parkingowe po prawej stronie ulicy Słowackiego, jadąc w kierunku placu Magistrackiego. Ustawiono plastikowe blokady, a strażnicy miejscy pilnują, czy wszyscy stosują się do nowych przepisów. Te kilkanaście miejsc, które było zlokalizowanych po prawej stronie, zostały one przeniesione niejako na plac, który został przygotowany przez miasto. Około 30 metrów dalej, to jest takie miejsce obok ulicy Rycerskiej, przy ulicy Kilińskiego. Jednocześnie zostały wyznaczone dwa miejsca dla dostawców, którzy mogą parkować przy ulicy Słowackiego oraz miejsce dla osób niepełnosprawnych i te miejsca zostaną utrzymane. Centrum miasta bez samochodów. Zdaniem Arkadiusza Grudnia dzięki tym zmianom Wałbrzych wpisuje się w europejski trend zmniejszania ruchu samochodowego w sercu miasta. Chodzi o uspokajanie ruchu kołowego, o przywracanie przestrzeni dla osób pieszych, dla tych, którzy chcą korzystać z przestrzeni miejskich, nie posiadając samochodu. Zachęcanie do korzystania z transportu publicznego, komunikacji miejskiej. Z taką decyzją nie zgadza się wielu właścicieli sklepów i punktów usługowych przy ulicy Słowackiego, którzy uważają, że utrudni to pracę dostawcom i zniechęci klientów. Ich zdaniem brak miejsc parkingowych bezpośrednio przełoży się na straty finansowe. Nie każdy będzie chciał fatygować się do sklepu, przy którym nie można zaparkować. Jesteśmy niezadowoleni z tego powodu, z powodu naszej pracy nawet, że dostawcy nie mogą dostarczyć towaru nam do sklepu. Muszą po prostu stawać ileś tam set metrów dalej i wózeczkami wozić towar do sklepu. Ani klientów tutaj będziemy na pewno mieli mniejszą liczbę klientów, bo nikomu się nie będzie chciało chodzić z dołu. No i też dostawcom będzie tutaj ciężko towar dostarczyć. No bo jak przyjedzie dwa busy albo trzy busy naraz, no to któryś będzie musiał szukać miejsca albo czekać, prawda? No my na przykład mamy takie dostawy, że u nas trochę schodzi na wniesienie towaru, więc uważam, że to chyba tutaj powinien być jednak ten parking.